Witaj, dzisiaj zajmiemy się jednym z najważniejszych pytań, które zadaje sobie każdy facet, który ćwiczy na siłowni. Dlaczego klata nie rośnie? Dlaczego twoja klata nie jest taka duża, jaka powinna być, mimo że trenujesz i coś z sobą robisz? Więc zapraszam do oglądania mega, mega ważnego nagrania. Więc zaczniemy od rzeczy oczywistych, ale nie dla każdego, więc chcę to jakby powiedzieć na samym początku. U wielu z Was klata nie rośnie, bo nie jesteście na diecie na masę, bo nie robicie masy. Czyli jakby podstawą rośnięcia czegokolwiek w Twoim ciele, tak? I tutaj teraz skupimy się na klacie, jest odpowiednia dieta z dodatnim bilansem kalorycznym, czyli to, że jesteście na masie. I to jest numer jeden. Więc jeżeli jakby dieta nie jest u Ciebie odpowiednio ustawiona, to nie ma co myśleć o budowie masy mięśniowej i zmianie o większej klacie. Więc czyli najpierw skup się na diecie, to jest pierwsza rzecz. Czyli to jest dla mnie taka oczywista rzecz, tu nie będę wchodził w szczegóły, u mnie macie dużo nagrań o diecie, o budowie masy, o diecie na masę i tak dalej. Więc przechodzimy dalej. Jedna z ważniejszych rzeczy przy hipertrofii, przy budowie masy mięśniowej i budowie masy klatki też, jest progresowanie z ciężarem, ogólnie progresowanie. Bardzo możliwe, że w Twoim treningu po prostu nie progresujesz. Czyli nie dość, że jakoś sobie tam trenujesz i ciągle katujesz tą klatę, ale to nie chodzi o to, żeby ciągle ją katować, tylko chodzi właśnie, żeby progresować na albo objętości, ale głównie teraz skupimy się na ciężarze, czyli po prostu, żeby zwiększać ciężar. I to jest chyba jedna z ważniejszych wskazówek, którą mogę Ci dać, bo bardzo często u Was tego w treningu nie ma. Czyli nie progresujesz w danym boju, w danym ćwiczeniu, na przykład w wyciskaniu na klatkę. Czyli Twój trening powinien być tak skonstruowany, że budując masę, skupiając się właśnie na tej hipertrofii mięśniowej, żeby z tygodnia na tydzień albo regularnie powoli progresować w danym ćwiczeniu. I wtedy organizm się adaptuje do tego i zwiększa się masa mięśniowa. Czyli sprawdź, czy w Twoim treningu to występuje, jeżeli nie, to ustaw tak trening, żeby właśnie progresować, żeby ciągle był progres na ciężarze. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, żeby był odpowiedni progres siłowy, często w planach przedział w danym ćwiczeniu, już skupmy się na tym wyciskaniu na klatkę, to jest na przykład 12, 10 albo 15 i to do tego progresowania to może być za dużo, bo ciężko progresować na takim przedziale. Więc według mnie dużo lepszym zakresem powtórzeń przy budowaniu masy jest na przykład 5-8 na klatkę, na tych podstawowych ćwiczeniach na klatkę. Czyli jeżeli teraz robiłeś dużo powtórzeń, staraj się zmniejszyć ilość powtórzeń, dzięki temu będzie Ci łatwiej progresować ten ciężar. Ogólnie według mnie właśnie najlepszym takim zakresem powtórzeń na budowę klatki w tych podstawowych ćwiczeniach właśnie typu wyciskania to jest 5-8. I raczej powinieneś gdzieś w tym kierunku tam ustawiać swój plan. Kolejna mega ważna rzecz i tutaj bardzo szybko przez nią przejdę, bo tu niestety nie ma odpowiedzi, to jest genetyka. Czyli masz po prostu pecha, masz gorszą genetykę, ułożenie tych mięśni albo wygląd po prostu, no i go już nie zmienisz. Czyli co z tym możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić, więc za bardzo tutaj się nie rozczulamy nad tym. Jest bardzo dużo osób gdzieś tam w branży fitness, które mają słabą genetykę klaty, ale co z tego? I tak zarąbiście wyglądają, więc nie pozwól, żeby to było Twoją wymówką. O, słaba genetyka, coś tam, tak? Więc jak masz słabą genetykę, to będzie trudniej szło, ale i tak szukamy rozwiązania i kolejne wskazówki rozwiązania zaraz Ci tutaj podam. Kolejna ważna rzecz, za rzadko trenujemy klatkę. Utarło się gdzieś tam, szczególnie w środowisku kulturystycznym, że trenujemy gdzieś tam treningiem split, tak, gdzie splitem kulturystycznym, gdzie mamy raz w tygodniu na przykład klatkę i to dla większości osób może być zdecydowanie za mało. Ja raczej jestem zwolennikiem innych treningów, w których na przykład trenujesz klatkę dwa razy w tygodniu. Nawet może być ciekawym rozwiązaniem u początkujących, kiedy zaczynają trenowanie gdzieś tam tej klatki, oczywiście całego ciała wtedy, trzy razy w tygodniu. Ale według mnie optymalnie to jest właśnie dwa razy w tygodniu. Czy ustawiasz sobie plan treningowy tak, żeby tą klatkę co te 3-4 dni pobudzić? Nie co 7 razy w tygodniu, tylko co 3-4 dni i wtedy jest optymalnie do budowy masy, do progresowania. Więc jeżeli nie masz tak ustawionego treningu, a chcesz, żeby klatka się powiększała, zmień go, dostosuj i
za jakiś czas zobaczysz progres. Kolejna rzecz, i tutaj to nie będzie nowością, czyli technika. Po prostu źle technicznie trenujesz dane ćwiczenia, albo ten najważniejszy bój, czyli wyciskanie na klatkę. I jednym z najczęstszych błędów, coś co można skorygować, to jest brak spięcia łopatek, tak, do tyłu i w dół i wyizolowania tej klatki, czyli jeżeli robisz to niepoprawnie, tak, według mnie słabej techniki, to leżysz sobie po prostu na ławce, plecy ci opierasz sobie na całych plecach ciężar, nie robisz żadnego lekkiego mostka i po prostu sobie wyciskasz. I jeszcze do tego, co często dodajecie, to jest wyciskanie bardziej, no ja też takie trenowałem, więc wiem o co chodzi, większość z nas popełnia te błędy, to jest trenowanie, takie kulturystyczne wyciskanie dość wysoko i tutaj schodzenie wysoko na klatkę i to nam bardziej angażuje bark. Jeżeli inaczej technicznie to zrobimy, tak, według mnie trochę lepiej, to ściągniemy te łopatki, zrobimy rotację. Nie wiem, czy ten... Robiłem ostatnio nagranie o tym. O, zobaczcie sobie nagranie o tym, jak stać prawidłowo. Tutaj Wam się wyświetli. Tam mówiłem o tych rotacjach na nogach. To samo robimy, takie rotacje możemy robić na rękach. I to dużo zmienia nam tor ruchu sztangi. Inaczej angażuje klatkę i jest bezpieczniejsze też dla barków. Ogólnie dla sylwetki. Więc jeżeli wprowadzicie sobie te kilka zmian w technice, to inaczej poczujecie klatkę, to będzie inny bodziec i bardzo możliwe, że Wam to pomoże w lepszym budowaniu klatki. Czyli technika, tu już to powiedziałem, i tempo, czyli to też poddamy pod technikę. Czyli macie złe tempo. Często Wasze tempo, jeżeli nie wiesz, co to jest tempo, kolejne nagranie tu się wyświetli, gdzie tłumaczyłem podstawy treningu siłowego tempo. Często Wasze tempo to jest na przykład 1-1. Czyli wyciskacie pyk na 1, opuszczacie na 1. 1-1, 1-1. Albo wręcz to jest takie 1 puszczenie, 1 puszczenie. I to nie jest tempo najlepsze do hipertrofii, do budowy, do progresu. Dużo lepszym tempem na przykład będzie 1-2 albo 1-3. Czyli wyciskanie na 1 i opuszczanie 1-2-3 na przykład. To Wam dużo fajnie zaangażuje klatkę. To czucie mięśniowe też będzie inne, czyli najważniejsza wskazówka, skup się tutaj na tempie, zwolnij te tempo, dzięki temu też technika będzie lepsza i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli zmienisz tempo, wprowadzisz te wskazówki, o których teraz mówię, to ciężary Ci spadną i to jest jakby normalne i wtedy musisz progresować według tych nowych ciężarów. Czyli zmieniłeś technikę, zmieniłeś tempo, ciężary spadły, zapisujesz sobie gdzieś to tam w notatkach i na kolejny trening w danym tempie, w danej technice, to jest bardzo ważne, progresujesz sobie powolutku ciężar. I wtedy będziesz miał też progres na klatce i ta klatka będzie lepiej się budowała. I ostatnia wskazówka na sam koniec, czyli czas i to, że jesteście niecierpliwi. Niestety budowanie masy mięśniowej, budowanie klatki to nie jest kwestia 3 miesięcy, tak jak dobrą czasem, szybką redukcję możemy zrobić 3-4 miesiące, pyk, rzuciliśmy tłuszcz i ta sylwetka zrobiona jest, to budowanie masy to jest proces, który trwa nawet nie miesiącami, tylko latami, więc to jest czas. Więc musicie po prostu być cierpliwi i powoli tą klatkę budować. A jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, że dlaczego klata nie rośnie, teraz to może trochę zmienię, dlaczego ona fajnie nie wygląda, bo właśnie macie za dużo tłuszczu. Duży poziom odtłuszczenia, no to ta klata wygląda jak wygląda. Jeżeli im będziecie mieli niższy poziom tkanki tłuszczowej, to sylwetka będzie fajnie wyglądała, mimo że będzie większa i klatka będzie fajnie wyglądała. Więc po prostu rzućcie tłuszcz, zróbcie redukcję i ta klatka będzie dużo fajnie wyglądała. Więc to było na tyle, taki szybki poradniku, dlaczego klata nie rośnie. Teraz już Wam klata będzie rosła. Jak macie jakieś pytania, pytajcie. Jak chcecie jakieś inne nagrania, może nagram niedługo. Dlaczego biceps nie rośnie, dlaczego co jeszcze nie rośnie. Ogólnie masa nie rośnie i tak dalej, i tak dalej. To dajcie mi w komentarzach takie propozycje. I to było na tyle. Pozdrawiam, Mariusz.